Dzień dobry, kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam coś z DIY. Także zapraszam Was na film i będziemy dzisiaj tworzyć serwetkę. Myślę, że to może będzie rekord świata w największej serwetce z papieru. Będę ją wycinała nożyczkami. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście wszystko to, co robię, wzór. Nie jest to żaden wzór skopiowany, będzie to mój wzór, który sama stworzę i pokażę Wam, że bez rysowania można również tworzyć wspaniałe figury geometryczne, także pokażę Wam, co należy przygotować. W tej chwili mam przygotowany tutaj biały papier. Jest to dosyć taki atłasowy, piękny, elegancki biały papier. On jest kwadratowy, 57 cm na 57 cm. I do tego będą nam potrzebne nożyczki. Także ja postaram się teraz złożyć ten papier, bo to jest kwadrat i składamy go w jeden trójkąt, w drugi trójkąt i pokażę Wam jak poszczególne elementy, jak to robię. Także zapraszam do oglądania. Także w tej chwili możecie zobaczyć, jest trójkąt, czyli z jednego boku tutaj kwadratowego przyszliśmy do tego punktu i powstał nam trójkąt. I to samo zrobimy z tym bokiem. Przesuniemy go tutaj i zrobimy połówkę trójkąta. Słuchajcie, w ten sposób powstał nam trójkąt, który będziemy jeszcze raz zaginać z powrotem do tego rogu, na mniejszy trójkąt. Pamiętajcie, że tutaj jest punkt centralny. I tak powstał nam mniejszy trójkąt i w tej chwili ten róg będę starała się przenieść tutaj i zrobimy jeszcze mniejszy trójkąt. Słuchajcie, mając tak zagięty trójkąt, tak jak Wam wspominałam, stworzyliśmy taką torbę na cukierki, można powiedzieć. I to jest nasza podstawa. Natomiast ten bok zaraz wytnę nożyczkami, obetnę go całkowicie i powstanie nam taki trójkącik gotowy do wycinania. Słuchajcie, w tej chwili odcięłam ten bok i powstał nam trójkąt. I na podstawie tego trójkąta będę wycinała serwetkę. Także pokażę Wam wzór, który wytnę, a potem będziecie mogli skorzystać z tego wzoru. Słuchajcie, jak możecie zobaczyć, ja wycięłam w tej chwili wzór. Wzór tej serwetki wygląda tak. Cięłam po prostu według własnych nożyczkami. Bez rysowania, po prostu moją wyobraźnią. Także taki jest wzór. I zaraz rozłożę, pokażę Wam, jaką udało nam się zrobić serwetkę. Także idziemy na rekord świata. Będzie to serwetka 57 na 57 cm. Także jak ją rozłożę, to na pewno tutaj zmieści się na stole. Czyli zapraszam serdecznie do dalszej części filmu, czyli najciekawszej. Delikatnie będę rozkładała tą dużą serwetkę. Także w środku ona wygląda tak. I będę rozkładała ją teraz na kolejne części. Ona jest bardzo duża, także trzeba z nią naprawdę bardzo delikatnie. Widzę, że wyszedł przepiękny wzór. Także mam nadzieję, że rozłożę ją. Niestety muszę użyć dwóch rąk, także zatrzymam się na chwilę. Także w środku jeszcze wygląda tak, jeszcze jej nie rozłożyłam, ale będzie tak i zaraz ją rozłożymy w całości. Także słuchajcie, serwetka wyszła tak, także możecie zobaczyć, ona jest naprawdę duża, bo to jest 57 cm i naprawdę wyszła fajnie. Także ona jest dopiero świeża, świeża co po rozłożeniu. Także możecie zobaczyć ją, także jeszcze. Można nawet dekorować taką serwetkę, można po prostu przyklejać inne kolorowe papiery, także tak wygląda w całości. Uważam, że jest naprawdę genialna. Także ja się z Wami żegnam, dziękuję za oglądanie, proszę o subskrypcję kanału i zachęcam Was do zrobienia takich serwetek. Trzymajcie się ciepło, pa pa!